Letnia pogoda sprzyja wycieczkom rowerowym. Często nie sprzyjają im jednak znaki drogowe, stan ścieżek rowerowych bądź ich brak. Oficer rowerowy Rybnika zapowiada, że cyklistom będzie łatwiej poruszać się w śródmieściu. Nowe ścieżki rowerowe powstaną też wzdłuż ulic Raciborskiej i Żorskiej. Na rynku w Rybniku ruch jak w Rzymie, dlatego przejażdżka cyklistów przez rynek przypomina często jazdę z przeszkodami. Jak nie ma ludzi, to się dobrze jeździ. Tyle tylko, że na przeszkodzie nie stoją wyłącznie piesi. W samym centrum to chyba raczej to jest właśnie niestety tak pomieszane, że ludzie i chodzą, i jeżdżą po chodnikach, a nie po ścieżkach rowerowych. W centrum jest tego zdecydowanie za mało wyznaczonych tras i wydaje mi się, że cykliści troszeczkę się w tym wszystkim gubią. Bo nie ma odpowiedniego oznakowania, ale to ma się zmienić. A tutaj mówimy o wytyczaniu nowych pasów rowerowych, nowych kontrapasów, oznaczania jezdni znakami typu sierżant, powiedzmy takie domykanie stref uspokojonego ruchu, typu strefy zamieszkania w śródmieściu, czy strefy, w której jest ograniczona prędkość do 30 km na godzinę. Rzadko będą w centrum wytyczane nowe drogi rowerowe, takie poza jezdnią, ponieważ no, bardzo często nie ma na to miejsca. Co nie oznacza, że nowych dróg rowerowych nie będzie w ogóle. Wręcz przeciwnie, zmiany czekają m.in. ulicę Raciborską. Żorska-Raciborska, w zależności też od odcinka, czy to bliżej miasta, czy już gdzieś tam w lesie, droga rowerowa będzie poprowadzona w różny sposób. Póki co jednak mieszkańcy narzekają. Kończy się szlak rowerowy, zaczyna się asfalt, który nie ma chodników. Żeby to zadbać, żeby to jakoś wykończyć te szlaki, żeby one miały początek i koniec. No. Widzę rowerzystów, którzy jeżdżą. Widzę, że korzystam tam z tego pasa awaryjnego, który jest aż do Redutów. On się kończy chyba gdzieś przed Beatą. No szkoda, że to nie jest znowu dalej pociągnięte, bo też byłoby to dużo wygodniej i dla kierowców, i dla rowerzystów. No ale na to chyba trzeba będzie jeszcze długo poczekać. Niekoniecznie. Przygotowywanie dokumentacji projektowej już się rozpoczęło, więc może wcale nie trzeba będzie czekać aż tak długo.